Znajdujemy się na plantacji demonstracyjnej kukurydzy firmy Osadkowski pod Jakubowicami na północy województwa opolskiego. Ze mną jest pan Aleksander Wysocki. Dzień dobry panie Aleksandrze. Dzień dobry panu. Szef działu nasion zaprezentuje nam, opowie nam troszeczkę o odmianach kukurydzy, które macie w swojej ofercie. Na początek pytanie takie, które z tych odmian, które tu widzimy, a już macie w ofercie, sprawdziły się w tym trudnym sezonie najlepiej? Tak jak pan wspomniał, ten sezon faktycznie nie był łatwy, jeżeli chodzi o kukurydzę. W skali całego kraju ona wygląda bardzo, bardzo różnie. Natomiast no, jesteśmy powiedzmy w połowie września i już coś o tych poszczególnych odmianach, które mamy wysiane zarówno u naszych rolników, jak i na naszych poletkach demonstracyjnych, właśnie na jednym z nich się tutaj znajdujemy, możemy powiedzieć. To, co wiemy już na pewno, odmiana RGT Max Attack, czyli odmiana z hodowli Rack, to V250. Mamy bardzo dobry taki feedback, dobre sygnały, jeżeli chodzi o naszych handlowców, którzy bezpośrednio współpracują z naszymi klientami. Jesteśmy po objeździe naszych poletek demonstracyjnych i faktycznie możemy z całą, jakby tutaj z ręką na sercu stwierdzić, że ta odmiana poradziła sobie bardzo dobrze, nawet w perspektywie relatywnie słabszych stanowisk glebowych. Oczywiście, tam gdzie była bardzo duża susza, tam gdzie były bardzo duże temperatury w okresie kwitnienia, tam nie ma siły, nie ma cudów, żeby jakakolwiek odmiana, powiedzmy, wyróżniała się, ponieważ tam no, ta kukurydza po prostu wygląda słabo. Natomiast tam, gdzie możemy obiektywnie porównywać odmiany, stwierdzić, która poradziła sobie lepiej, która gorzej, na pewno do tych odmian bym zaliczył odmianę RGT Max Attack, to jest taka odmiana ziarnowa w typie Flint Dent, która, podkreślam, bardzo dobrze sobie również poradzi na relatywnie słabszych glebach. Drugą odmianę, którą bym wyróżnił, to jest odmiana ES Hat Trick, nasz taki lider, można powiedzieć, jeden z liderów ziarnowych, V260, odmiana, która już któryś rok z rzędu, można powiedzieć, czyli i w tych latach dobrych, i w tych latach średnich, i w takich naprawdę trudnych latach jak ten, zróżnicowanych latach jak ten, po raz kolejny pokazuje, że przynajmniej na ten moment na pewno będzie dobrze. W takim sensie, że oczywiście musimy mieć świadomość potencjału plonowania, ale wizualnie, biorąc pod uwagę poziom zapylenia kolb, ilości ziarniaków, zdrowotności odmiany w różnych lokalizacjach, na pewno też prezentuje się bardzo dobrze. I trzecią odmianą, którą bym wyróżnił, też taka nasza stabilna odmiana, która już któryś rok z rzędu potwierdza, że faktycznie warto jej zaufać, nieco późniejszy dent DKC3972. Także myślę, że te odmiany kolejny sezon potwierdzają, że warto im zaufać. Jesteśmy po konferencji prasowej, na której padła też oferta odmianowa, jeśli chodzi o nowości na przyszły sezon. Tak. Krótko o tym. Króciutko. Takie pola jak to jest dla nas platforma do tego, żeby zweryfikować pewne odmiany, które testujemy w produkcji polowej. Tutaj mamy wysiane trzydzieści kilka mieszańców. Do pewnego momentu są to odmiany z portfolio, natomiast za tabliczkami to już są nowości, które testujemy. To, co możemy powiedzieć na pewno, co wejdzie do oferty w sezonie 2023, to jest odmiana RGT Aloex, zarejestrowana w tym roku w Coboru, V220-230. Typ kierunek użytkowania ziarno, typ odmiany Flint Dent Dent. Kolejna nowość to jest DKC3088, bardzo wczesny dent z hodowli Dekalb, dystrybuowany przez firmę Bayer, czyli dla tych, którzy szukają wczesnych odmian, które szybko schodzą z pola, które gwarantują nam nie tylko wysoki potencjał plonowania, ale niską wilgotność, która w tym roku na pewno będzie miała duże znaczenie ze względu na koszty suszenia, to na pewno odmiany RGT Aloex i DKC3088. W tym roku też wprowadzamy dwie nowości kiszonkowe. To jest odmiana SM Bart z hodowli roślin Smolice V250-260 i odmiana ES Sky Tower z hodowli Lidea o V250. Obie te odmiany charakteryzują się bardzo wysokim plonem świeżej masy. W przypadku Sky Towera to jest absolutny rekordzista, jeżeli chodzi o doświadczenia coboru, ale również bardzo wysoki plon suchej masy. Dodatkowo mógłbym nadmienić też, że Bart charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami kiszonkowymi i tutaj szczególnie chodzi o zawartość skrobi, czyli z jednej strony nie tylko mamy ten potencjał objętościowy paszy na kiszonkę, ale mamy też wysoką zawartość energii ze względu na korzystny stosunek właśnie plonu kolb w całym plonie suchej masy.
Przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, bo rozmawiamy tutaj o odmianach, o FAO, o tej wczesności, o doborze do stanowiska. Jak zachowują się wasi klienci? Jakie odmiany wybierają częściej w tym czasie, kiedy mamy te anomalia pogodowe? Czy jest to bardziej przechodzenie w stronę dentów, flintów? Jak wygląda tutaj wybór, jeśli chodzi o wczesność odmian? Ja tak obserwuję z perspektywy kilku ostatnich lat, że klienci generalnie przychodzą w kierunku coraz późniejszych odmian. Ja nie mówię o tym roku, bo ciężko jakby jeden rok traktować jako pewien wyznacznik, natomiast pewną tendencję, którą widzimy, to że klienci, zarówno jeżeli chodzi o kiszonkę, jak i ziarno, dobierają coraz późniejsze mieszańce, co oczywiście jest uzasadnione. Klimat generalnie temu sprzyja, ciepłe jesienie, te kukurydza może być długo na polu, a ten gatunek, jak chyba żaden inny, nie pokazuje, że im późniejsza odmiana, tym po prostu wyższy potencjał plonowania. Jakby siłą rzeczy, późniejsze odmiany idą bardziej w kierunku dentów, więc to nie jest tak, że oczywiście klienci przestali siać flint, czy ten rynek się jakoś załamał, natomiast szczególnie jeżeli chodzi o kukurydzę ziarnową, zwłaszcza tutaj na południu kraju, gdzie się znajdujemy, jest to tendencja zauważalna, że klienci szukają coraz lepszych, coraz pewniejszych, stabilniejszych odmian późniejszych, no a siłą rzeczy te późniejsze odmiany są w typie ziarna dent. Teraz tylko wystarczy czekać na zbiór. U was kukurydza prezentuje się bardzo dobrze, niekoniecznie w niektórych regionach kraju, na przykład u nas w Wielkopolsce, no ale miejmy nadzieję, że jakoś ten sezon przebrniemy i będziemy mówić o jakichś dobrych, przyzwoitych plonach. Ja też tak myślę, wszystkim rolnikom życzę dobrych plonów, niskich wilgotności ziarna, wysokich plonów na kiszonkę. Tak jak pan wspomniał, nie jest to łatwy rok, naprawdę nie jest to łatwy rok, nawet nie tylko jeżeli chodzi o powiedzmy to, co w tym momencie jest na polu, ale szereg innych czynników takich zewnętrznych, które no, wpłyną na pewno na to, że będzie to trudny rok. Natomiast to, co ja apeluję, żeby się na tą kukurydzę nie obrażać, żeby być jej jakby wiernym z racji tego, że jak popatrzymy sobie na te ostatnie kilkanaście lat, to chyba żaden inny gatunek tak się nie rozwinął jak właśnie kukurydza i nie zagwarantował naprawdę bardzo dobrej rentowności uprawy, więc ja myślę, że dobrzy rolnicy, świadomi rolnicy na pewno nie będą po jednym roku decydować się na jakieś drastyczne zachowania. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.